Cześć, nazywam się Leszek, prowadzę Roga Elektryczny Dom. Dzisiaj pokazuję, jak zdjąć izolację z przewodu za pomocą szczypiec do ściągania izolacji. Tu mamy najprostsze szczypce, pokazuję, z takimi wycięciami, są różne rodzaje, to jest takie najprostsze, za kilkanaście złotych. Tego samego szczypce kosztują rodzaju 50, 60 do 100 zł. Dobrze, bierzemy przewodzik, linkę giętką, wkładamy w szczypce, w odpowiedni rowek i ściskając tutaj do siebie rączki, zdejmujemy izolację. Pokazuję w odpowiedni rowek, długość jaką chcemy ustawiamy i zdejmujemy izolację. Jeszcze raz, proszę bardzo. I co możemy zrobić z takim przewodem? No oczywiście możemy go zabielić cyną, albo możemy użyć końcóweczek takich TI, HI, T się nazywają, różne oznaczenie mają, to jest 1,5 na 10, czyli 10 jest długość tego odcinka, a 1,5 to taki gruby przewód. Wkładamy przewodzik do środka i co zrobić, jeżeli nie mamy specjalnych szczypiec? Bierzemy kombinerki, możemy za pomocą kombinerek ścisnąć, proszę, końcóweczkę, tutaj drugą i już jest takie zakończenie. Lepsze to jest, gdy nam potrzebne jest jakiś włożenie tego przewodu do kostki elektrycznej, no to polecam tak zakańczać. Jeszcze raz, jeszcze jedną końcóweczkę wyciągniemy, wkładamy, oczywiście ta musi być odpowiednia długość izolacji odizolowana i wkładamy do środka, proszę bardzo, zaciskamy za pomocą kombinerek, o, już jest trwałe połączenie, oj, wypadło mi, muszę to zrobić jeszcze raz, oczywiście trzeba zacisnąć trochę z siłą, ja to zrobiłem tak lekko, proszę bardzo, możemy to zrobić w ten sposób, proszę, dziękuję.